W związku z tym, że trwa okres świąteczno-sylwestrowy i czasu jest ogólnie mało, a co za tym idzie, nie mam też czasu na robienie nowych filmów, a mimo wszystko chciałbym, żeby te filmy wychodziły regularnie, to przedstawiam Wam powtórki najlepszych odcinków. Najlepszych, ale takich, które nie obejrzały się aż tak dobrze. Stąd mam nadzieję, że obejrzą się lepiej niż wcześniej. Tym bardziej, że to są naprawdę dobre i godne uwagi. I takie odcinki będą się pojawiać do 2 stycznia, czyli do nowego roku. Na początek mam dla Was film zatytułowany 10 największych feministycznych absurdów. Co myślę jest aktualnie na czasie, ponieważ feministką ostro odwala i żeby nie było, nie jestem jakimś skrajnym przeciwnikiem feminizmu, jestem przeciwnikiem feministycznych organizacji, które tak naprawdę nie są feministyczne, tylko są antymęskie. Także zaczynamy. 10 absurdalnych akcji feministycznych, 10 krzyczenie w kościele. Organizatorką akcji była pani Zawadzka. Grupa feministek weszła do kościoła świętej Anny w Warszawie w 2016 roku i w trakcie mszy, kiedy ksiądz wspomniał, że kościół nie popiera aborcji, feministki zaczęły krzyczeć, skandal i wychodzić. Jak można się doczytać na różnych feministycznych portalach, nie były to katoliczki. To było ustawione działanie osób nielubiących kościoła. Mówiłem kiedyś o tym na Światowej Historii, powiem i tutaj. Nie wpieprzajmy się komuś do domu. Katolicy są przeciwnikami aborcji, mogą sobie mówić co chcą w swoim gronie. Feministki są za aborcją i też mogą o tym mówić ile chcą, ale w swoim gronie. To tak jakby do gejowskiego baru wpadła grupa księży wykrzykujących skandal. Nie chcesz, nie idź. Nie lubisz kościoła, nie chodź do kościoła, a nie wpieprzasz się na siłę i krzyczysz, że to jest złe. A może dla kogoś taka msza jest ważna, ważniejsza niż twoje poglądy. No cóż, jedni są mądrzy, inni są ładni, jeszcze inni są uduchowieni, a feministki potrafią krzyczeć. Ale podstawa przeciwdziałania przemocy, która chroniła by biedne kobiety przed przestępstwami wobec naruszania cielesności. 9 przeklinające dziewczynki. Tak, akcja amerykańskich feministek. Małe dziewczynki przeklinają i mówią, że będą zgwałcone w przyszłości, a do tego, że nie potrzebują pomocy i są silne. Czyli jeśli facet jest silniejszy od kobiety i może ją obronić, albo jak zarabia więcej, bo jest lepiej wykształcony, albo bardziej doświadczony, to jest złe. Ale uczenie małych dzieci przeklinać i mówienie im o gwałtach jest okej? Jak to wygląda? Asiu, jak będziesz duża, to przyjdzie pan, wyjmie ze spodni fiuta i wsadzi ci w dupę i musisz o tym krzyczeć. I pamiętaj o tych słowach na K i na H, co cię uczyłam. Jeśli myślicie, że coś takiego mogły wymyśleć tylko głupie i grube feministki, to macie rację. A na koniec jest jeszcze chłopiec w sukience, a po jego minie widać, że chyba mu się to nie bardzo podoba. Pretty. What the fuck? I'm not the pretty fucking helpless princess in distress. I'm pretty fucking powerful and ready for success. 8. Muzycy. Tak, w tym roku feministki stworzyły listę zakazanych zespołów. Coś takiego zrobił ten zły i zacofany kościół, który na swojej liście umieścił takie kapele jak Behemoth i Slayer i uargumentował to tym, że ich wartości mijają się z wartościami chrześcijańskimi. Feministki też zrobiły taką listę i umieściły na niej na przykład Red Hot Chili Peppers. Co w nich złego? Nie wiadomo. Ale jak tak mówią, no to tak jest. No dobra, to zróbmy im na złość i posłuchajmy sobie ich przez chwilę, tego złego, antykobiecego zespołu. Siedem. Udawanie zwierząt. Kolejna świetna akcja feministek, która miała na celu zwrócenie uwagi na cierpienia zwierząt. To była akcja bardziej o charakterze zielonym, ale organizowana przez ugrupowania feministyczne. Kobiety dawały się kopać, bić i przypalać gorącym żelazem. W sumie to nie jest takie głupie. Chce ktoś kopnąć feministkę i nie ponieść konsekwencji? A tak serio. No jasne, jedzenie krowy czy świni jest złe, ale wycięcie lasu deszczowego, sprowadzenie śmierci na tukany i papugi i wyzyskiwanie latynosów do pracy tylko po to, żeby uprawiać soję, z której zrobi się te kotleciki dla wegetarian, jest już spoko? No super. 6. Anty-Trump. Oczywiście każdy wie, że największą zmorą feministek jest Trump. Jest nawet gorszy niż islam. Dlatego feministki amerykańskie stwierdziły, że najlepszym sposobem walki z antykobiecym Trumpem będzie islam. Komuś kwasu solnego może? Akbar!
5 Gandalf. Tak, jedno z haseł, które przewinęło mi się już kilka razy, to homofobia not shall pass. Jest to cytat z Władcy Pierścieni. I wiecie, co jest najlepsze? Że Władcę Pierścieni napisał nacjonalistyczny homofob. Tak, Tolkien był przedstawicielem skrajnej prawicy. Pokojowej, ale jednak prawicy. Homofobia shall not pass! 4. Blokada metra, czyli czarny protest. Nikt nie lubi feministek. Jak rozwiązać ten problem? Zablokujmy metro warszawskie w godzinach szczytu. Nie wiem, czy już pytałem, ale chce ktoś kopnąć feministkę? 3. Chryja pod radiem Maryja. Tak, feministki twierdzą, że walczą o wolność i równość. Oczywiście o wolność i równość osób, które popierają, a inni do gazu, nie? Jeśli ktoś chce być okolczykowaną, chamską feministką, to jest okej. A jeśli ktoś chce być ryzykowym moherem, czy wolność nie gwarantuje mu możliwości bycia kim chce? Nie według feministek i właśnie na proteście zatytułowanym Chryja pod radiem Maryja, drogie feministki to pokazały. A tak w ogóle co to za hasła? Tylko krzyczą co, gdzie wsadzić, co mają między nogami i że to jest ich. To naprawdę współczujemy, jeśli musicie krzyczeć co macie między nogami na ulicy. W sumie nigdy nikt wam tam nie zajrzy. 2. Ciechan, a mam na myśli wylewanie piwa Ciechan. Właściciel browaru wypowiedział się negatywnie o transseksualistach, więc środowiska feministyczne postanowiły kupować Ciechan i go publicznie wylewać. Kurde, brawo, swoją drogą to chyba najlepsza darmowa promocja. Ciekawe po tych wydarzeniach, o ile wzrosły ich obroty. 1. Me Too, czyli współczesny medialny hit. Co chwilę kolejne panie przychodzą do gazet i mówią: tamta szowinistyczna świnia spojrzała mi na dekolt, tak strasznie mnie molestował psychicznie. Albo: proszę sobie wyobrazić, że idę sobie do pracy z cyckami i dupą na wierzchu, kręcę tyłkiem na legalu, a tu męska świnia się za mną obejrzała. A tak serio. Akcja Me Too to akcja osób, które rzekomo miały być molestowane przez swoich pracodawców w mediach. Owe kobiety są mocno wspierane przez feministki. I co jest w tym najlepsze? Że sprawy nie trafiają do prokuratury albo do sądów, tylko do gazet, a to niszczy życie ludziom, którzy często są niewinni, a padają ofiarą prób walki o sławę pewnym podejrzanym aktoreczkom, które nic poza dawaniem 4 liter producentom nie są w stanie zrobić. To jest moje zdanie o tej głupiej akcji. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Cześć!